Zagrodowana zagroda. Szykujecie się znów do podróży? Odpływacie od nas? Dokąd wędrujecie? Do Australii? Do Ameryki Południowej? A może aż na afrykańskie wody? Z wianuszka otaczających profesora ptaków, które stały prościutko. Jeden wysunął się naprzód, podniósł łebek i słuchał uważnie, co mówi to dziwne stworzenie. Trzy razy od niego większe, które tak jak on, pingwinek Adeli, chodzi na dwóch nogach. Popatrzył jednym oczkiem, popatrzył drugim oczkiem i co sobie zagęgał? Ork, 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 przedrzeźniał go profesor. Żebym to ja zrozumiał, co ty mi tłumaczysz? Pingwinek zatrzepotał krótkimi skrzydełkami, jakby się ucieszył, że człowiek zaczyna wreszcie mówić po pingwiniemu. Zamyślony profesor przyglądał się bacznie ptakowi. Łatwo go było rozpoznać wśród innych. Na śnieżno-białym gorsie czerniła się podróżna łatka. Patrzcie go, elegancik. Krawat włożyłeś na spotkanie ze mną? Co? Naraz profesor stuknął palcem w czoło. Mało mu z nosa nie spadły wielkie przeciwsłoneczne okulary. Wiem, krzyknął i roztracając zdumienie pingwinki, pobiegł szybko w stronę zasypanego śniegu domku. Andrzej, Janek, wiem już co zrobimy, wołał od progu. Władek, słyszysz? Pozakładamy pingwinkom na łapki aluminiowe obrączki. Po co, profesorze? Spytał z głębi izby jakiś głos. Jak to po co? Na każdej obrączce wyryjemy taki napis. Stacja imienia profesora Dobrowolskiego na wschodnich brzegach Antarktydy. Potem dzisiejszą datę i kolejny numer. Zawiadomił przez radio wszystkich polarników, marynarzy i łowców wielorybów pływających na morzach Antarktydy. Ktokolwiek z tych ludzi zobaczy pingwinki z obrączkami, zanotuje, gdzie i kiedy je widział i da nam znać. A my tu będziemy na mapie zaznaczyć, które nasze ptaki wędrują. Już gromadzą się na brzegu oceanu. Nie mamy czasu do stracenia. Lada moment odpłynął. Wspaniale! Zabierajmy się do roboty. Czekajcie, chłopcy. Nie tak prędko. Trzeba przedtem zbudować z brył lodu zagrodę i spędzić do niej ptaki. Ot, tak, z 50 wystarczy chyba. Młodych przyrodnikom nie trzeba było dwa razy powtarzać wezwania. Przypłynęli przecież na ten skóry lodem kontynent po to, by badać życie tych dziwnych, nieznanych ptaków, o których tak mało ludzie jeszcze wiedzą, nie uważając na wielki mróz, zapowiedź zbliżającej się zimy. Z zapałem wzięli się do roboty, zadźwięczały łopaty, zafurkotały elektryczne piły do cięcia lodu. Szybko rósł mur z przezroczystej cegiełek. Teraz pingwinki do zagrody. Andrzej i Janek jak burza wpadli w gromadkę czarno-białych ptaków rajcujących beztrosko na krawędzi przybrzeżnego lodu. Władek skradał się do nich po cichu. Pingwinki Adeli nie boją się ludzi, ale wcale nie miały ochoty maszerować tam, gdzie je przyrodnicy zaganiali. Jedne padały na lód, odpychały się łapkami i na brzuszkach, jak na saneczkach, uciekały w głąb lądu. Bęc, bęc! I tyleś go widział. Inne szukały schronienia w oceanie. Skakały z rozpędu wprost do wody, a mknęły w niej zwinnie i szybko. Szybciej niż ryby, którymi się żywiły. Fala przy brzegu zakotłowała się naraz, spełniła, wzburzyła. Z przeraźliwym krzykiem, jak za pociśnięciem, sprężynki pingwiny wypryskiwały z powrotem na krawędź lodu, wprost w ramiona ludzi. W czarnym oceanie zamigotał srebrzysty, wydłużony jak wielka torpeda kształt. Lampart morski! Wolą już nas
niż tego drapieżca. Profesorze, ile pingwinów może pożreć ta zakała spokojnego foczego rodu? Zaganiajcie, chłopcy, zaganiajcie! Nie czas na pytania! Zasapał się profesor. Zasapali się jego pomocnicy. Dawno już rzucili futrzane kurty, czapy i rękawice. Zbliżała się północ. Słońce nisko stało na horyzoncie, kiedy wreszcie w zagrodzie znalazło się 30 pingwinów. Dość na dzisiaj. Profesor ocierał pot z czoła. Ork, ork, ork! Darł się najgłośniej ze wszystkich rozłoszczony pingwinek. Widząc, że ludzie lodową płytą zasuwają wejście do zagrody. I tyś tu trafił, eleganciku, ucieszył się profesor. Patrzcie, to jego krawacik. Nasunął mi myśl o znakowaniu ptaków. No chłopcy, przegryziemy teraz coś i spać. Naganialiśmy się dziś dosyć. Obrączki ptakom założymy jutro. I nie tylko obrączki. Przygotujcie farby. Tym, co mieszkały na prawo od naszej chatki, namalujcie czerwony znak na grzbiecie. Tym, co na lewo, zielony. Przekonamy się, czy pingwiny wracają do swych gniazd. Pamiętajcie o 6:00. Pobudka! Następnego ranka profesor pierwszy był przy zagrodzie. Podszedł bliżej i zdębiał. Fajka wypadła mu z ust. Przetarł oczy raz i drugi, jakby sobie sam nie dowierzał. Zagroda była pusta. Z 30 ptaków jeden tylko stał pośrodku, wymachując przyjaźnie skrzydełkami. Elegancik! Ork, ork, ork! Pokrzywiwał co sił w płucach. Profesor jak burza wpadł do izby. Cała robota na nic, wstawajcie! Mówiłem wam, że mur jest za niski. Poleniliście się, a teraz popatrzcie. Wszystkie ptaki nam uciekły. Został tylko jeden. Zgromieni przyrodnicy rzucili się znów do roboty. Podwyższyli lodowe ściany, wygładzili jak lustro, żeby nie było żadnych występów i resztę dnia uganiali się za ptakami. Ale pingwinki Adeli jakby się ze sobą zmówiły. Już z daleka na widok ludzi uciekały na wszystkie strony. Trudno je było dogonić. Dobrze, po północy ledwie żyli ze zmęczenia. Polarnicy zamknęli w zagrodzie zaledwie 20 ptaków. Tej nocy profesor nie zmrużył oka. Na nogach był już przed pobudką. Nie zapalił nawet ulubionej fajki. Tak się śpieszył. I nogi ugięły się pod nim, gdy dobiegał na miejsce. W zagrodzie spacerowały sobie dwa pingwinki. Elegancik i jakiś drugi mniejszy. A gdzie reszta? Profesor chodził długo w kółko lodowe ściany. Pukał, stukał, szukał podkopu. I niczego nie znalazł. Nie rozumiem. Powtarzał raz po raz zgnębiony. Czary czy co? Krzyknął z rozpaczą Andrzej, który nadbiegł pierwszy, niosąc plecak pełen aluminiowych blaszek. Profesorze, a może jednak one nocą fruwają? Zapytał nieśmiały Janek. Może to wszystko, czegośmy się o tych ptakach dotychczas uczyli, jest nieprawdą. Poparł go Władek. Głupisz, spójrz sam na te skrzydełka. Żaden pingwin nie lata. No to jak? Ba w tym cała rzecz. Nic nie rozumiem, powtarzał profesor. Wiecie, co zagonimy teraz znów kilka ptaków, ale nie zostawimy ich już na noc. W tej zaczarowanej zagrodzie. Mam tego dość. Zaobrączkujemy je zaraz po obiedzie. Ledwie żywi, ze zmęczenia, z markotonymi minami, zasiedli do jedzenia. Żaden się nie odezwał. Janek rozbił sobie mocno kolano, bo rozciągnął się jak długi, goniąc pingwinka. Ledwie chustykał. Pod Andrzejem zarwał się przybrzeżny lód i chłopak skąpał się w lodowatej wodzie oceanu. A profesor zgubił ulubioną fajkę, z którą się nigdy nie rozstawał.
Jednym słowem, same niepowodzenia. Ciszę przerwał wreszcie terkot. Nad chatą zawisł śmigłowiec. Drzwi otworzyły się z trzaskiem. W progu stanął pilot z sąsiedniej stacji polarnej, w której uczeni mierzyli temperaturę powietrza, szybkość, z jaką wieją ją wiatry, i przeprowadzali wiele innych obserwacji. Śmiał się, aż łzy ciekły mu po policzkach. Tresujcie pingwiny do cyrku, czy co? Wykrztusił wreszcie. Ależ mądre bestre, dobraliście sobie. Mało się przez nie nie zabiłem. Tak szarpnąłem sterem, przelatując nad zagrodą. Nigdy bym nie uwierzył, gdybym nie zobaczył na własne oczy. Wyłażał jak po drabinie. Szkoda, że nie wziąłem aparatu fotograficznego. Nim się pilot obejrzał, izba była pusta. Jeden przez drugiego przyrodnicy popędzili do zagrody. Oczom ich uzyskał się dziwny widok. W lodowej zagrodzie o szkielistą, gładką ścianę opierał się elegancik. Skrzydełka trzymał szeroko, rozprostarte na jego plecach, ledwie utrzymając równowagę. Stał drugi pingwinek, a po ich grzbietach, pomagając sobie to łapkami, to dziobkiem, wspinał się w górę trzeci. Na szczycie żywej piramidy przystanął, rozejrzał się na wszystkie strony, skoczył i zjechał na brzuszku po zboczu lodowej ściany. W ślad za nim gramolił się pod górkę następny. Inne cierpliwe czekały w kolejce. Oto macie wasze szczary, śmiał się profesor. Już teraz wiemy, jak nam pouciekały. Nie ma co mówić, mądre ptaki. Szybko przeminęły siarczyste mrozy, drugie ciemne noce i straszne zamiecie, w którym słynę Atlantyka i olbrzymi ląd leżący wokół południowego bieguna Ziemi. Słońce z każdym dniem wyżej wznosiło się nad horyzontem. Lód huczał, pękając, jakby waliły całe baterie artyleryjskiej dział. W domku zasypanym śniegiem przyrodnicy coraz częściej wspominali mądre pingwinki, które za krauch uciekły przed srogą zimą w cieplejsze strony. W kłębach fajkowego dymu profesor sam czerwonymi punkcikami oznaczał na mapie drugie szlaki ich wędrówek z różnych punktów oceanów otaczających Antarktydę. Nadchodziły radiotelegramy. Na krach Oceanu Indyjskiego znaleźliśmy stado pingwinków z waszymi obrączkami, donosili radzieccy łowcy wielorybów. W nasze sieci przypadkiem zaplątał się znakowy przez was ptak. Depeszowali japońscy rybacy wód Oceanu Spokojnego, kiedy wynurzyli się na powierzchnię Oceanu Atlantyckiego. Na pokład naszej łodzi podwodnej wskoczył nagle jakiś pingwinek z obrączką. Zawiadomili amerykańscy marynarze, pewnie wasz wychowanek. Nikogo się nie bał. Pokłonił się głęboko najpierw kapitanowi, potem wszystkim po kolei. O nikim nie zapomniał. Zajrzał do każdego kąta. Co sobie wykrzykiwał? Po swojemu, jakby wydziwiał. Chcieliśmy zatrzymać go u nas, ale widocznie się znudził, bo którejś nocy znikł bez śladu. Z pewnością nasz elegancik. On tak potrafi. To ani chyba on, powtarzał profesor. Chciałbym go jeszcze kiedyś zobaczyć. Nie wiedział, że tak prędko spełni się jego życzenia. Pingwinki wracają! Profesorze, prędzej, prędzej! Usłyszał któregoś dnia naglący krzyk młodych przyrodników. W dali aż się czerniło od maleńkich postaci. Stłoczone na krach, jak ludzie na promach,
Wyskakiwały na krawędź lodu, krzycząc prośliwie, jeden przez drugiego. Śpieszyły to tonących jeszcze w śniegu wybrzeżnych skał. Te z czerwonymi plankami na prawo, te z zielonymi na lewo. Żaden się nie pomylił. Profesor przypatrywał się im pilnie, nim dostrzegł srebrzysty błysk obrączek. Usłyszał znajomy głosik. Ork, ork, ork! Wróciłeś, eleganciku? I ten także, i tamten! Krzyczał uradowany, winąc na wieloróżowych, błoniastych łapkach aluminiowe paseczki. Kochane ptaki, już was nie będę nigdy zamykał. Obiecywał im solennie, a otaczające profesora ciasnym wianuszkiem pingwinki, wsparte na kusych, czarnych ogonkach, jak na laskach, przychylały na boki łebki, jakby słuchały uważnie, co mówi ten dziwny człowiek, który tak mało o nich jeszcze wiedział. Od dawien, dawna, wracały przecież co wiosnę do tych samych skał Antarktydy, do tych samych gniazd uwitych z kamyków. Gdyby nauczył się mówić po pingwiniemu, dawno by mu już o te same opowiedziały. Ork, ork! Napiszcie w komentarzu, czy wam się podobało i jaką kolejnym razem mam przeczytać lekturę. Do zobaczenia!